Wyjechałem, jak miałem 4 latka i najpierw tylko na wakacje do taty jechaliśmy, a później już na stałe tam pojechaliśmy, już mieszkam tam 5 lat. Większość naszych uczniów to Dublińczycy. To są dzieci, które rzeczywiście urodziły się w Irlandii i mieszkają tam od urodzenia ze swoimi rodzicami. Natomiast rodzice pochodzą z Polski. Szkoła bierze udział w programie Słownik Polsko-Polski. Z profesorem Miotkiem widzimy się dosyć często. Dla dzieci to jest ważne, żeby odwiedzać miejsca, które one znają z naszej codziennej nauki. Ponieważ przez Skype'a łączymy się ze Słownikiem Polsko-Polskim, więc chcieliśmy też na żywo zobaczyć te osoby, które ten słownik prowadzą i tworzą. Myślę, że nikt z nas nie wiedział, że tyle się dzieje w telewizji poza kulisami, no bo każdy widzi na ekranie telewizora film czy no nawet wiadomości czy pogodynkę i każdy myśli, że to po prostu tak osoba staje i się nagrywa. Tak naprawdę jest tyle osób, które są w to zamieszane.